Babski Comber w Kotorzu Małym odbywa się od lat i cieszy się coraz większą popularnością. Bawi się do szaleństwa i na całego. Przyrzekamy. W 2007 roku zapoczątkowałam tą imprezę. Jest to dla nas impreza cykliczna. Bardzo udana, myślę, że bardzo udana dla kobiet. Koleżanki z naszej miejscowości przyprowadzają swoje koleżanki z pracy, z innych miejscowości. Nikogo nie wyrzucamy, wszystkich zapraszamy. Nikogo prócz panów. To bal przebierańców tylko dla kobiet. Mężczyźni tu mają wstęp wzbroniony, tu nie ma mężczyzn. Same kobiety. Jednemu panu udało się jednak wejść na salę. Nikt się nie zorientował. Oczywiście specjalnie zrobiona fryzjura, odpowiedni strój, no i udało się. Jest świetnie, naprawdę. Jest wiele energii. Były już pierwsze tańce, także widać, że paniom jest to potrzebne, takie spotkania bez mężów. Coraz więcej osób się pojawia, czyli jest zapotrzebowanie na takie spotkania. Według uczestniczek to impreza, na którą się wraca. Jestem tutaj 8 rok. Bardzo mi się podoba. Zwiedziłam różne combry w różnych miejscowościach już, ale uważam, że tu jest najlepiej. Jest bardzo fajny klimat, fajna atmosfera. Panie umieją się wspaniale bawić bez panów, naprawdę. Są otwarte, są wesołe, radosne. Można się zrelaksować, dobrze pobawić, nie martwić się, że mąż coś narozrabia. Tak na co dzień, no to wiadomo, człowiek, praca, obowiązki, a tak troszeczkę można zaszaleć. To, co przyciąga, to nie tylko dobra zabawa, ale również możliwość wykazania się kreatywnością, przygotowując specjalny kostium. Co roku trzeba coś nowego wymyślać i lubię się bawić różnymi rzeczami, które mam w domu, no i tak jakoś wyszło. Nie lubię strojów gotowych, zapożyczalni czy kupionych, lubię wymyślać. To jest strój, który wymyśliłam wczoraj wieczorem. Dzisiaj rano wykończyłam i jest. Z tego, co widzimy, to każda kobieta co innego ubiera co roku. Tak starają się coś wybrać. Ciekawych pomysłów nie brakowało, a dzięki nim zabawa na parkiecie była jeszcze lepsza. Gwarantuje to, że panie na pewno wrócą tu za rok.